Hej, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia. To jest Kokolino, ale co prawda dzisiaj nie odcinek z kucykami, tylko jazda na siwym. Ale póki oglądacie jeszcze początek tego filmu, to dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć z kucykami. Bo ja mam parę pomysłów na filmy, ale totalnie nie wiem tak naprawdę, co nagrać, za co się zabrać. Więc może wy mi pomożecie, co najbardziej byście chcieli zobaczyć. Ja na razie wyprowadziłam Koko na trawkę i teraz po resztę kucyków i zabieram się po siwego. Ja już zabiorę się za czyszczenie siwego, ale zobaczcie, jaki on jest brudny. Ma tyle plam na sobie. A wiecie, co jest najgorsze? Że dzisiaj najprawdopodobniej będzie miał sesję zdjęciową, bo mówię najprawdopodobniej, bo nie wiem, czego po prostu doczyszczę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, bo na pewno będzie szedł Janek. A z siwym też by się przydało parę fotek. Bo tam mam umówione osoby, ale no przecież nie wydam takiego brudnego konia, więc jakoś zaraz go sobie postaram doczyścić. Nie wiem, czy to się uda. Najpierw zacznę od po prostu standardowo Magic Brusha. Wyczyścimy te wszystkie zaklejki. O, piach z głowy. Co ty tu jeszcze? Nic nie ma. Najpierw sobie pozbędę się tych zaklejek. Później spróbuję go umyć. Też nie za bardzo, żeby nie był mokry. Ale akurat zdążę, myślę, sobie wyschnąć do tego czasu. Ja i tak będę na nim jeździć, ale nie będę go, wiecie, myła szlafem, tylko tak ze ściereczką w tych takich punktowych miejscach. Ale to już zobaczycie później. I jeszcze muszę ogarnąć jego grzywę, bo nie może mieć takiej grzywy irokeza i długiej. I stwierdziłam, że nie będę robiła mu na razie irokeza. Będzie robiony irokez, ale po świętach. Bo siwy jeszcze będzie modelem na sesjach świątecznych. No i jak ja mam teraz za ten irokeza, on do grudnia tak ładnie nie odrośnie, więc wolę mu zostawić tą długą grzywę, wyciąć na razie tego irokeza, żeby tak zrobić prowizorkę, a po świętach mu zetniemy i na wiosnę, lato już mu ładnie odrośnie. Tutaj mam przygotowane wiaderko z ciepłą wodą i dosłownie odrobinkę szamponu. Apollo się wścieka w tle. I również ściągaczkę, raczej nie będzie nam potrzebna, ale jeszcze w razie wuju sobie tutaj wszystko ściągnę. Mam również nożyczki i zacznę sobie od jego grzywy, czyli wytniemy wszystko to... Zawsze musi coś jechać. Wytniemy sobie wszystko to, co mu tutaj tak odstaje. W ogóle zobaczcie, jak mu urosła ta grzywa, jest mega... Mega długa, co tam się dzieje? No masakra, no patrz, nie wytrzymam. Ty się zaraz zabijesz, kolego. Już. Złapałeś to, czy nie? Masakra, on zaraz pobiegnie, patrz. Powoli. Jezus Maria. Krowy się wypalił. No i to wsiadł. Weź, bo krowy płoszysz, ogarnij się. Krowy spłoszył. Nie mogę z nim, nie mogę. Trzymajcie mnie, a zaraz jakby leciał w tą siatkę. Nie, no ci pieje. Idę po tę konia. To szybciej trzeba było biegać, patrz. Jak on dycha. Już? My tu jesteśmy z koniem. Idę go dać do boksu, bo nie chcę go dawać samego, bo jak z dziewczynami chodzili na padok, no to dziewczyny po lewej, chłopaki na prawo, ale nie chcę go samego, bo on sam może się wściekać pomimo tego, że dziewczyny będą obok i jeszcze do nich biegnie, a jak ja będę jeździć, to nie zdążę z konia zaskoczyć lub głapać. Przestań, już! Czemu oni go karmią? Masz areszt boksowy. Idę po siano i masz grzecznie sianko. I bez dyskusji. Rozumiemy się? Proszę bardzo, tu masz sianko. Już. Będziesz grzeczny. Ogólnie Api jest taki, że on bardzo często lubi sobie tak biegać po padoku. Zachowuje się trochę jak jakiś młodziak, ścieka się i tak dalej. Ale dzisiaj w ogóle nie dopasował prędkości do podłoża, bo dwa razy prawie się wywrócił. Nie wiem, czy to było widać na tym nagraniu, ale raz prawie się wywrócił z zagnębnikiem i wleciał w płot. Jakby wleciał w płot, to całą siatkę położył, aż krowy spłoszył tam, pobiegły z powrotem do chyba do zagrody. Bo one się czegoś wystraszą, tu uciekają. To nie są nasze krowy, no ale... Niedobry koń. I do tego jeszcze prawie wleciał w metalowy kosz.
już nogi by połamał. Więc niech stoi grzecznie, mam nadzieję, że będzie stał grzecznie. Jak skończy jazdę, to pójdzie z Siwym na łąkę. No mówię, teraz bez opieki, nie chcę go zostawiać, jak będę jeździła na placu, bo nie daj Boże, on zerwie pastuchy, będzie biegał tak z dziewczynami, to widzicie, jak się on zachowuje. No teraz grzecznie, bo je. Ale tam też miał siano. Już. Dziękuję, mogę iść nagrywać dalej. Powracamy do Siwego. Sorry, że spanikowałam, ale z tymi końmi to wysiwieje, były się i tak dalej. Idziemy tutaj przycinać nie wąsy, tylko grzywę Siwy. Bierzemy, to nie ma być jakoś super, mega ładnie, artystycznie. Stój prosto. To nożyczki mam, popatrz. No, mogę? Jak będziesz tak głowę skręcał, to tego nigdy nie wytnę. Po prostu, żeby tutaj nie odstawały mu takie koguty. A z drugiej strony później poprawię. No Siwy, tam się patrz. Ej, krzywo. A zaraz to poprawię. Jezu, jakby burza była jakaś. Jak on tu szybko jadą, to jest 40 na godzinę. A jadą jak, nie powiem. No nie mogę, jak ty tak nie współpracujesz. Stój! Wyginasz te włosy. Nic nie widzę. No na ślepo. Jestem za mała. Potrzebuję schodków. No stój! No weź, bo będziesz taki brzydki. O, na dół. Super, dziękuję. Możesz tak zostać. Sobie takie nożyczki wybrałam, idealne do tego, ale kupiłam ostatnio zestaw 5 nożyczek, żeby nie zgubić. I oczywiście wszystkie się zgubiły. Zawsze tak jest z nożyczkami. Nieważne ile kupisz, wszystkie zgubisz. Tych też miałam chyba 3 pary i tylko jedna jest. Mówiłam, przeszkadzać się tam. Jak to wygląda? Krzywo, co? Tragicznie. Jak on się tak rusza, to ja nie mam jak tego zrobić równo. To się uratuje. Gorzej, jakbym musiała za każdym razem wycinać tego Jurkeza, bo ja bym mogła to robić w Photoshopie. Ale wiecie, za każdym razem to mi się nie chce. To już szybciej wyciąć się na żywo. Szybciej wyciąć grzywę. Nie chcesz przejść? No ale przejdź. I on nie pozwala. On nie pozwala. Nie możecie mnie nagrywać, wyglądam tragicznie. Nie zezwalam na nagrywanie, co ty robisz. Nie wyraziłem zgody. Ej, nie mam tak źle. Ty, ale ona to już taką białe. Boże, patrz, to już mu rosną białe. On będzie siwy. Jeszcze bardziej niż jest. A ktoś ostatnio do mnie na TikToku? Siwy. Ktoś na TikToku dał mi komentarz, dlaczego siwy jest taki szary. Na nagraniu z zawodów, ja mówię, no bo on na dzień wygląda inaczej. On po prostu tam był, jeszcze nie był aż tak biały, był biały, ale więcej jednak było takiego koloru, a teraz widać, że ten taki kolor został, a tu jest dużo takich plamek białych, więc przez to wydaje się jaśniejszy. Za niedługo nie będzie tego szarego i będzie taki jasny. Zobaczcie sobie stare zdjęcia na Instagramie, tam siwy był kary, więc to już w ogóle zmiana. Nie, siwolec? Niestety nie mam gąbki, bo nie mogłam znaleźć, więc wzięłam jakąś ścierkę, ręczniczek. Namoczę w ciepłej wodzie i zobaczymy, czy te plamy będą schodzić. Chociaż trochę, no mówię, w Photoshopie też da się to wymazać, ale ja jestem nauczona czegoś takiego, że staram się używać Photoshopa jak najmniej, bo to dodaje też godziny pracy, więc lepiej zrobić wszystko tak, żeby już zdjęcia surowe były ładne. Bo fajnie, że będzie mokry i nie będę widziała, czy to zeszło. Powinno zejść. Zobaczymy, jak wyschnie. Schodzi coś? Ale zaczęło to śmierdzić takim mokrym psem od razu. Od razu tak śmierdzi. Tylko trochę wody, nie? I zwierzę dotknie. Bo gdybym go umyła całego, to co by pachniał później ładnie, ale jak go tak tylko tak pomoczę, tu pociągam, to będzie taki, wiecie, niedomyty. Nawet nie widać, bo cię głową robisz. Właśnie, ja nie widzę, czy to w ogóle
schodzi. Dobra, zrobimy tak, zanim ja go osiodłam, to pewnie wyschnie, bo to jest naprawdę... Ale patrz, trochę brudu łapie. Tutaj aż tak nie jest, tu ma szyję. Nie kupujcie siwych koni. Ja nigdy nie chciałam siwego konia, już wiem dlaczego. Siwy jest kochany, ale to zabawa z nim, żeby go doprowadzić do ładu składu. Jak był kary, to było super, jeszcze muszę nam poczuć. Zwłaszcza jak ma się pensjonat, to jeszcze ujdzie, dobra? Bo zwykle ma pensjonat myjkę, solarium, w większości już mają, a na wolnym wybiegu dramat. Nie widzę, czy coś się zmieniło. Trudno. Pomiziamy go, jeszcze z drugiej strony. Najważniejsze, że to ten brzuszek był, nie? Przejdźmy. Niestety ta strona wygląda dużo gorzej, ale jest plus, ponieważ siwy z tej strony nie ma grzywy, więc pro tip, robimy zdjęcia tylko z tamtej strony. Proszę bardzo, doczyścimy, żeby nie było wstydu przed klientami, jeśli się uda go doczyścić, ale zawsze można robić zdjęcia tylko z jednej, no bo tutaj i tak brzydko taka łysa głowa, szyja. Spróbujemy to doczyścić, czy to coś da, nie wiem. Chociaż mi się wydaje, że schodzi, ale... Tak ciężko powiedzieć, jak to jest mokre. Coś tutaj się co chwilę pojawia. To może tak. Jeszcze niestety, ale siwy troszeczkę stracił na formie. Znowu troszeczkę schudł. Ale właśnie u siwego to jest taki minus, że on musi chodzić regularnie, żeby wyglądać ładnie. Nie dość, że to działa lepiej na jego psychikę, to jeszcze na jego wygląd, bo już miał takie fajne mięśnie, a teraz mu to wszystko spadło i wydaje się taki... Taki wiecie, taki słaby, ale jak wróci do treningów, to myślę, że te jego mięśnie w miarę szybko wrócą z powrotem i postaramy się go znowu podtuczyć. No siwy akurat ma taką naturę, że jest koniem, któremu ciężko utrzymać dobry wygląd. Bo on jest duży. Okej, muszę wymyć, patrz jakie to brudne. Czy to wypłukać? Schodzi. Tutaj przede wszystkim. Też nie chcę go tak mocno namoczyć, bo ten nie jest jakoś super ciepło, chociaż dzisiaj też nie jest zimno na szczęście. Wczoraj było gorzej, bo dzisiaj chodzę bez kurtki, a miała być taka sama pogoda jak wczoraj. Op. Dobra, chyba git. Tak mi się wydaje. Już nie będę go raczej więcej moczyć. Teraz zostawiłam też sobie troszeczkę suchej, żeby nie całą przetrę go tą suchą. Zdejmiemy nadmiar wody. Myślę, że ściągaczka jednak nam się tu nie przyda, bo nie będzie miała co ściągnąć. On sobie chwilkę przesnie, ja w tym czasie przygotuję sprzęt, sobie ubiorę i będziemy jeździć. Pewnie później mu się odbije trochę czaprak, ale też trening nie będzie jakiś mega ciężki. Tak mi się wydaje. To później mu tylko to jeszcze przeczyszczę na sam koniec, już przed całą sesją, ale chciałam zaoszczędzić na czasie, bo no, musi to wyschnąć, a sesja też za niedługo, więc żeby on jakoś wyglądał. My już jesteśmy na placu, będę wchodzić na siwulca. Siwulec dzisiaj ma jakiś dziwny humorek, więc zobaczymy, jak to będzie. Ustawiłam sobie parę przeszkód, tam jest mały okserek, tutaj jakiś krzyżak, jeszcze te drągi trzeba będzie zgarnąć później, więc Michał mi pomoże. I tutaj jest jeszcze stacjonatka mała. Takie malutkie skoczki, zobaczymy, czy się uda nam coś skoczyć, bo w sumie siwy dawno nie skakał. A przydałoby się przypomnieć, bo ostatnio skakaliśmy na zawodach i to już było ponad miesiąc temu, a szkoda wyjść, wiecie, z formy.
aktualna jazda jest na razie dość spokojna, ponieważ próbujemy rozwiązać zagadkę mojej łydki. Ja mam taki problem, że mi noga po prostu lata jest. Nie mam jakby czucia do tej łydki, to nie jest tak, że na tych filmach wygląda, jak ja bym co chwilę tą łydkę przykładała, ale tak naprawdę ja ją macham, a ona w ogóle, tutaj nawet jest przerwa, w ogóle nie dotyka do konia. Siwy jest też elastyczny, więc dodatkowo mi tą nogą mocniej rzuca, bo na Sonice aż na przykład tego tak nie widać, chociaż też mi tam troszeczkę lata, ale łatwiej jest mi to ustabilizować, bo Sonika sobie tupta. I próbujemy rozwiązać zagadkę. Staram się teraz troszeczkę inaczej anglizować. Ja też dawno na nim nie jeździłam. I muszę od nowa się wczuć w ten rytm, więc jest mi dodatkowo ciężko. Więc Siwy się tam w międzyczasie gdzieś rozwala, bo on też jest sztywny po przerwie, albo się przegina nie w tą stronę, co powinien, więc na niego aż tak bardzo nie zwracam uwagi, bo na razie próbuję ogarnąć tą łydkę. Wiadomo, że i dzisiaj nie ogarnę, ale tak chociaż próbujemy w ziarnku, wiesz, ziarnku po ziarnku, żeby dojść do tego wszystkiego. Ja z trenerką też również to próbuję. Po prostu skupiamy się też na innych rzeczach i w międzyczasie to się powinno wyprostować, ale ja wciąż czuję, że to jest mój największy kompleks jeździecki. I chcę to poprawić, ale to jest naprawdę mega ciężka sprawa. No nic, zabieramy się, może też poskaczemy z kusa, a później zaczniemy galop. Zapomniał, że się skacze. Nogi, bo miałam zrobić naskok i się zorientowała, że nie zdążył, więc stwierdził, że już nie zdąży, więc wyskoczy. Rowery. Mamy za sobą pierwsze skoki, dosłownie 5. Ja już mam zadyszkę, chciałam wrócić do kondycji. Siwy totalnie nie ogarnia, jak się skacze. Ja mu daję łydkę na naskok, a on mi z tego miejsca przez szkodę skacze, gdzie on powinien skakać później. A on, o, teraz mam skoczyć i wyskakuje tak randomowo, w ogóle ja nie wiem, co się dzieje. Ale zaraz sobie wrócimy do galopu, w sensie zaczniemy galop. Będziemy skakać z galopu, bo z kusa jest też trudniej. A po przerwie zdecydowanie jest mu ciężko, więc spróbujemy ten galop. Powinno być łatwiej, co? Łatwiej furę liczyć. Bo on, ale jestem w szoku, że on tak reagował na moje łydki, że jednak na mnie odpowiadał. Chociaż nie tak jak chciałam, ale odpowiadał, więc jest git. Ja też trochę nie mam wprawy po przerwie, więc wybaczcie. Musimy się razem wpasować od nowa. Uważaj! Prrr, Siwy! Wysiedziałam to! Ja pierdziele, wiedziałam, że lecę! Boże święty! Normalnie powtórkę z rozrywki! Olu, wyczułam ten skok! No! Olu, ja już czułam ten sam skok! Co to było? A tam mały, 102 metry! Fantastycznie! 102 metry! 102 metry! Pierwszy wysiedziałam jego taki break, po raz pierwszy! Ja już widziałam, że lecę, mówię... Nie ma bata, nie lecę.
Mówi, nie lecę, już straciłam nad nim kontrolę tu przez chwilę. Nie dam ci się, nie ma takiej opcji, ja się nauczę ciebie. Ale mnie, aż mi serce stanęło. Ja już widziałam, że ja spalam mi się normalnie flashbacki z tego, co wtedy, jak mi wyskoczyło. A ja już widziałem, że zaraz znowu jakaś kontuzja i tyle, że będziemy jechać na pogotowie. Ja muszę zobaczyć, jak to wyglądało, bo to nas jeżdżą, jak mi serce walizowało. Ja mam flashback po tym, jak wtedy zleciałam. O, siwy, ty jesteś głupi! Mocno wyskoczył? No, ja mocno. Czułam, że mocno. No chyba... Ja na takiej wysokości chyba podobnie czułam. Tak jak wtedy, co spadłaś w Sylwestra. Ja miałam wrażenie, że ja stąd chyba taka sama, bardzo wysoko. Ale mi serce bije. Ja pierdzielę. No, to już może spokojnie jazdę. Bo jak taka adrenalina, to łatwiej błąd popełnić. Ale... Bo ja już myślałam, że spadnę. Ja już widziałam to, że nie, bo on zacznie brykać. Ja już widziałam to, że ja lecę, a jednak się utrzymałam. Ja myślałem, że on jeszcze kilka razy tak strzeli. Ja też, bo pierwsze widziałem, że się utrzymałaś, a później widzę, on dalej. Chciał. Ale ja mi wodzy na początku tak popuściłam mu, bo się wystraszyłam i mówię, kurde, straciłam nad nim kontrolę i szybko zapałam, żeby uratować się. I go na chama, trochę sobie obdarłam palce, ale uratowałam siebie. Ale żyjesz. Bo jak puścisz mu wodzę i stracisz kontrolę, to mógłby mi odskoczyć na bok, a chciałam mieć kontrolę, gdzie on wyląduje, wiesz o co chodzi? Bo mógłby mi wylądować na prawo, a ja chciałam, żeby w linii był, bo co z tego, że ja się utrzymam jak konia, nie miała po co. Siwy! On taki właśnie jest, że w sekundę tak... A ja widziałam, że on się nakręca na te przeszkody, ale nie czułam, że chciał bryknąć. Dobra, to może z kusika. Ja jeszcze z dwa razy poza kamerami skoczyłam tego krzyżaczka. Michał zrobił mi zdjęcia, więc zobaczycie je na moim Instagramie, bo dawno nie miałam żadnych takich zdjęć ze skoków, ale z placu. Co prawda tylko z krzyżaka miałam w planach poskakać dzisiaj więcej i wyżej, ale nie chcę siwego podkręcać. Najwidoczniej jeszcze muszę go zabrać na lążę, żeby się sam wybrykał beze mnie, bo nie chcę mieć jakiejś kolejnej kontuzji. Siwy naprawdę, naprawdę mocno potrafi brykać, potrafi mocno zrzucić. Ostatnio nawet Oliwka, jak z niego spadła ze stępa, bo wyskoczył jej z czterech nóg do góry, to już od ponad 2 tygodni ma obite żebra, więc ja nie chcę ryzykować. Wolimy powolutku, nic się nam tutaj nie pali. Ale pojeździłam dalej, żeby on się tak nie uczył, wiadomo. Co prawda nie galopowałam, bo on najczęściej właśnie zawsze bryka w galopie, więc nie chciałam go prowokować, bo też się zestresowałam, nie ukrywam. Jednak wspomnienia z sylwestrowej nocy, ten odcinek znajdziecie na kanale, są ciężkie. Wtedy myślałam, że nogę złamałam, było ciężko, więc wolę nie ryzykować, ale jestem z niego zadowolona. Ciężko się dzisiaj jeździło, siwy jest mega sztywny, pomimo tego, że tam gdzieś się wykręca na lewo i prawo i powiedzmy, że jest za luźny. To jest ciężko. Ja jestem też sztywna, zmęczona, też nie dam w sumie śniadania, już jest godzina 14, więc też nie mam siły, więc idę już go rozstępować. Zobaczymy jeszcze może na koniec, czy te plamy rzeczywiście zeszły, czy nie. I widzimy się już zaraz, po prostu jak go już rozstępuję i rozsiadam. Ale już... Ty, bo on śpi. Nie, takie małe kółko, to na nim to już złożę. Fragment z upadku i zobaczymy, czy zagłosują, że spadą, czy nie. Zobaczymy, jak wierzą w moje umiejętności. Bo ja w swoje nie wierzę. Jeśli chodzi o siwego, to w swoje umiejętności nie wierzę. Kiedyś to się mogłabym utrzymać na brykającym koniu, ale na nim... Sztuka. Jezu, ale mam nogi jak z waty. Nie wiem, czy to ze stresu, czy ze zmęczenia, chyba ze wszystkiego naraz, więc idę już, bo już mam dosyć. Siwulec już się schował do boksu. Nie jest jakoś bardzo mokry, ja go
Później przeczeszę po prostu w tych takich, wiecie, spoconych miejscach. Nawet te plamy, powiedzmy, że zeszły. Jeszcze mamy godzinkę do sesji, więc spokojnie zdążę wysnąć. Jeszcze ewentualnie zdążę go jeszcze raz przemyć. Mam marchewki. Ła, nie gryź mnie, tylko marchewki. I ja już się z wami będę żegnać. Był to emocjonujący odcinek, chociaż miał być naprawdę spokojny. Rozpoczęliśmy bardzo spokojnie, delikatnym kusikiem. Niziutkie przeszkody, a Siwy i tak postanowił zrobić z tego odcinka coś więcej. No całe szczęście żyje, on żyje, jest wszystko dobrze i widzimy się, nie wiem, za 2-3 dni. Zobaczymy, jak Michał będzie się z montażem. Pa, pa!